Trzećpospolita to jedno z najsilniejszych dzieł usprawniających nasz układ odpornościowy i to do tego stopnia, że wykorzystuje się ją przy najbardziej uciążliwych chorobach zakaźnych, jak chociażby borelioza czy przy przeroście Candida albicans. Informacje o leczniczych efektach stosowania zostały już spisane w XVI-wiecznych dziennikach i można w nich wyczytać, że stosowali sześć jako środek przeciwbólowy w leczeniu reumatyzmu oraz dny moczanowej. Wiele dzisiejszych badań potwierdza właściwości kiedyś przypisywane tej roślinie, gdzie dawniej tak naprawdę nie robiono dokładnych badań, tak jak dzisiaj, a dzisiaj już wiemy, że lecznicze właściwości posiada przez to, że produkuje w sobie zestaw kwasów fenolowych, które działają immunostymulująco, czyli pobudzają odporność oraz działają bakteriostatycznie i ochronnie w stosunku do miąższu wątroby. I to jest duża przewaga natury, bo tego samego nie można powiedzieć o syntetycznych antybiotykach, które z jednej strony są skuteczne jako substancje przeciwbakteryjne, ale z drugiej niszczą organy swoimi efektami ubocznymi, więc 1-0 dla natury. Kolejną grupą przebadanych substancji są irydoidy i to właśnie one odpowiadają za działanie przeciwbólowe. I takich leczniczych substancji jest oczywiście o wiele więcej, nie będę ich teraz wszystkich wymieniał, natomiast my powiemy sobie o działaniu szczeci na boreliozę. I jako ciekawostkę powiem wam, że szczeć jest w słynnym protokole Bunnera na boreliozę i słusznie, bo mamy już dostęp do badań, które potwierdzają skuteczność nalewki na niektóre z odmian boreliozy. To działanie zostało potwierdzone w badaniu, które trwało 8 dni, to było badanie robione w warunkach in vitro i do porównania wykorzystano amoksycylinę, czyli taki standardowy antybiotyk, który podaje lekarz przy boreliozie. Okazało się, że wyciąg ze szczeci zadziałał wyjątkowo dobrze, a samą aktywność porównano do siły antybiotyku. Już pierwszego dnia doszło do zahamowania wzrostu borelii, a po 8 dniach zaobserwowano blisko 100% efekt bakteriobójczy. Bunner opisuje je jako zioło bakteriostatyczne i bakteriobójcze. Bardzo często pisze o tym, że szczeć posiada właściwości tonizujące wątrobę i nerki, do tego wzmacniające ścięgna i kości i sam stosuje je w leczeniu pacjentów z dolegliwościami bólowymi, np. w krzyżu albo kończynach i najczęściej pisze, że takie dolegliwości bólowe znikają w kolanach. Surowcem zielarskim są liście i korzeń, z czego to jednak korzeń wykazuje najlepsze właściwości. Ja wiem, że najchętniej zebrałoby się ten z dużej rośliny, która już porządnie wyrosła, ale korzeń tych roślin już nie jest tak wartościowy jak ten z pierwszoroczniaków. Więc te duże rośliny zostawiamy i niech będzie to dla was informacja, że gdzieś w okolicy na pewno rozsiały się młode i właśnie takie zbieramy. Korzenie wykopuje się wiosną i jesienią, a liście zbiera się przed rozkwitem lub w trakcie kwitnienia. Wtedy w tych częściach akumulują się największe ilości leczniczych substancji. Ciekawostką związaną ze szczecią jest to, że wiele osób spekuluje, czy szczeć nie jest jakąś owadożerną rośliną, bo liście pędowe są charakterystycznie zrośnięte w miseczkę, tak żeby topić owady w wodzie opadowej. I kogoś to tak interesowało, że nawet zrobiono badania na dwóch populacjach szczeci i w jednej usuwano wodę, która się tam zebrała, a w drugiej dodawano martwe larwy. I co prawda nie zauważono wpływu takiego dokarmiania na rozwój i biomasę roślin, ale za to zaobserwowano 30% wzrost liczebności nasion, a to jest pierwszy empiryczny dowód na korzyści reprodukcyjne wynikające z takiej potencjalnej mięsożerności szczeci pospolitej. Ale to tylko ciekawostka. Ważniejsze jest to, że w ramach innego badania szukano ziół, które będą działać przeciwgrzybiczo, a dokładniej chcieli sprawdzić, co pomoże pozbyć się trzech najpopularniejszych grzybów. Do badania wykorzystano zioła, które mogłyby wykazywać najsilniejsze działanie i wśród nich była właśnie szczeć pospolita. Pełne wnioski z badań zostawię w opisie do tego wideo, natomiast teraz musicie wiedzieć, że szczeć wypadła najlepiej na tle pozostałych ziół i warto dodać, że substancje zawarte w szczeci wykazują porównywalną aktywność przeciwgrzybiczą co nystatyna, czyli popularny antybiotyk, przy czym szczeć nie jest szkodliwa dla wątroby, wręcz przeciwnie, bo działa ochronnie na jej komórki. Więc jak widzicie, ziołolecznictwo po raz kolejny pokazuje, że nasza apteka jest na łąkach i w lesie. Dlatego jeśli chcesz wspierać nasze polskie ziołolecznictwo, to udostępnij to wideo. To bardzo pomaga szerzyć wiedzę o naturalnych sposobach na odzyskiwanie zdrowia. Podsumowując, takie ekstrakty ze szczeci pospolitej będą ci służyć, jeśli masz bóle związane np. z reumatyzmem, przewlekłe zakażenia różnego rodzaju lub po prostu masz słabą odporność. No właśnie, ale żeby takie lecznicze działanie uzyskać, to nalewka musi być odpowiednio przygotowana, więc w opisie do tego wideo zostawię dokładny przepis. Daj znać, o jakim ziole chcesz usłyszeć w kolejnym wideo i cześć!